19. edycja regionalnego konkursu dziennikarskiego Silesia Press rozstrzygnięta. W konkursie nagradzane są najlepsze opublikowane w ubiegłym roku materiały poruszające problematykę społeczno-kulturalną, gospodarczą czy ważnych spraw lokalnych. Uroczysta gala odbyła się w katowickim hotelu Monopol. Jednym z wyróżnionych jest nasz redakcyjny kolega Paweł Jędrusik i jego reportaż Wrócić. Magda Sincewicz. 66 nadesłanych prac i wielu nagrodzonych. Tych, którzy mówią, piszą i pokazują. Tegoroczne nagrody w konkursie Silesia Press wręczone. Materiały poruszały m.in. ważne sprawy lokalne, jak reportaż Pawła Jędrusika. Bardzo się cieszę, że możemy w taki sposób opowiadać historię mieszkańcom województwa śląskiego. Dłuższa forma to oczywiście większe wyzwanie, ale co za tym idzie, jest to spora przyjemność, jeśli chodzi o realizowanie materiału, no bo trzeba przyznać, że zawód dziennikarza wiąże się z tym, że trzeba poczuć to powołanie i czuć się w tym dobrze, musi to sprawiać przyjemność. Reportaż, który przygotowałem, opowiada historię o osobach, które opuszczają mury zakładu karnego i to, w jaki sposób muszą radzić sobie z trudami życia codziennego, w jaki sposób mogą wrócić do tej normalności, a w tym pomaga im Fundacja Pomost z Zabrza. Jest mnóstwo wyzwań, mnóstwo ciekawych historii do opowiedzenia i najważniejsze w tym jest to, że jeżeli my tego nie zrobimy, znaczy media tutaj nie opowiedzą naszych historii, to mamy bardzo małe szanse, że ktoś to zrobi za nas. Więc z tym wyzwaniem mam nadzieję, że też wszyscy dziennikarze zmierzą się w przyszłorocznej edycji Silesia Press. Nasi dziennikarze na bardzo wysokim poziomie robią swoje materiały i jest to dzisiaj wspaniały dzień, bo zostali docenieni. Nasz Paweł Jędrusik, dziennikarz, który zrealizował swój projekt w ramach programu Magazyn Reporterów Jest Temat. Cieszę się, że to zostało docenione. Faktycznie pokazuje, jak ważne miejsce właśnie telewizja Silesia tutaj zajmuje na Śląsku. Staramy się pokazywać w telewizji TVS ważne sprawy, staramy się być pomocni dla mieszkańców. No i dzisiejsze wyróżnienie, za co bardzo dziękujemy, jest budujące i mówiące o tym, że te tematy, które pokazujemy, są dla naszego regionu bardzo ważne. Pierwsze miejsce zdobyła Ewa Niewiadomska z Polskiego Radia Katowice za materiał Jestem wojną.